Cześć, halo, słychać mnie? Słychać. Ja się nazywam Grzegorz Pietrzak, jak już zostało zapowiedziane. Pracuję w firmie Droptika i chciałbym wam dzisiaj troszkę poopowiadać o kompozerze. Skąd taki wybór tematu? Mianowicie moja pierwsza prezentacja techniczna parę lat temu była właśnie o kompozerze i opowiadałem wtedy o magii kompozera, czyli o tym, co kompozer zmienił w świecie PHP, czemu on jest taki fajny, czemu on nam pomaga, jak go stosować. I chciałem zrobić takie podsumowanie po latach tego, co jest teraz. Kompozer istnieje już od 9 lat, tak od pierwszej wersji alfa i wydawałoby się, że to jest projekt taki bardzo dojrzały, znany przez deweloperów, że wiemy, jak go używać, że projekty, które są oparte o kompozera, są dobrze zrobione. No i jak jest, to chyba dużo z nas zauważyło, że kompozer jest nadal używany w cały świat. I to moje podsumowanie tej magii kompozera na ten rok skończyło się tak, że będę podsumowywać czarną magię, czyli to, czego nie umiemy robić w kompozerze, co ciągle jest spotykane. I postanowiłem to poskładać w coś takiego jak 15 najgorszych praktyk podczas używania kompozera. Czyli będę wam tutaj smęcić o takich 15 największych grzechach, które popełniają deweloperzy, używając właśnie tego menadżera pakietów. I też chciałbym od razu powiedzieć, że wszystkie z tych 15 praktyk mają swoje edge case'y, w których te praktyki są słuszne, więc jak najbardziej niektórych z nich można używać i może się tak zdarzyć, ale w większości przypadków należy ich raczej unikać. I też zapraszam do dyskusji, jeśli byście uważali inaczej, no bo to też nic tu nie jest jakby wykute w kamieniu i być może są jakieś przypadki, gdzie faktycznie mówię źle. I będę mówić też o rzeczach troszkę takich oczywistych, ale to dlatego, żeby podsumować to trochę, żeby tę wiedzę po prostu utrwalić. Pierwszą taką najgorszą rzeczą, jaką się spotyka, jedną z najgorszych, jest umieszczanie katalogu vendor z repozytorium. Teoretycznie dokumentacja kompozera od razu twierdzi, żeby tego nie robić. W praktyce jest tak, że bardzo dużo projektów umieszcza kompozery, w tym takie projekty, które mają po dziesiątki tysięcy lajków na GitHubie. My też w firmie pracujemy nad takimi projektami i zarządzanie nimi nie jest proste. Właśnie kod wygląda mniej więcej jak ten gościu z plecakiem, w którym kodu jest parę kilobajtów, a vendorów ilość ogromna. Czasami takie umieszczanie tych vendorów w repozytorium się przydaje, no bo możemy deployować na przykład repozytoriami. W przypadku naszego tutaj Drupala jest coś takiego jak AKIA Artifacts, czyli artefakty deployowe. Czasem zrobi się. No czasem jest to po prostu umyślne, w większości przypadków jednak jest to pomysł bardzo zły. Czemu w ogóle, skąd taki pomysł, żeby taki wielki katalog jak vendors, który odpowiada w zasadzie node modules, umieszczać w repozytorium? No pierwszy i najważniejszy jest taki, że ludzie wrzucają sobie projekt do repozytorium, no i stwierdzają, że niby chcieli coś zmienić w tych vendorach. No ale nie mogą, no bo są one domyślnie ignorowane, no więc po prostu wrzucają, zmieniają, no i przy następnym update'cie mają jakieś problemy, nie potrafią sobie z nimi poradzić. Drugim największym problemem jest na przykład brak SSH na serwerze albo chęć zrobienia szybkiego deployu, no bo wiadomo, że jak coś jest w repo, no to wystarczy to tylko zaciągnąć, żeby to mieć. No i jest też duża grupa ludzi, którzy bardzo lubią śledzić sobie zmiany w repozytoriach, czyli oni sobie wrzucają tam cały kod, jaki tylko możliwie mają i twierdzą, że jeśli będą mieli te vendory, no to jeśli ktoś wrzuci do jakiejś paczki jakiegoś exploita albo coś, no to oni to zauważą i uchronią swoją aplikację przed problemami. No, myślenie jest w sumie słuszne. No ale czemu to właściwie jest złe i czemu tutaj umieściłem to jako numer jeden? No bo po pierwsze zachęca do modyfikacji tych vendorów i jak sami wiecie, jeśli modyfikujecie coś, co jest nie wasze, no to trzeba zachować przy tym szczególną ostrożność, trzeba wiedzieć, co się zmodyfikowało, trzeba wiedzieć, jak to później aktualizować. I na przykład w Drupalu jest takie podejście, że stosuje się patche. Nie jest to takie do końca fajne, no ale z drugiej strony mamy konkretną listę tego, co zmodyfikowaliśmy, które biblioteki trzeba ewentualnie jeszcze raz zmienić po update'cie. Daje to jakoś tam radę. Niektórzy też stosują forki z GitHuba, branche, starają się jakoś używać bardziej Gita niż nadpisywać coś w samych bibliotekach. Jest to całkiem spoko podejście. Dalej, czemu jest to złą praktyką? Bo powiększa nam się repozytorium. Jakbyście spróbowali ściągnąć w pociągu
przez LTE, takie repozytorium z vendorami, to byście ściągali przez 200 km, bo będzie to coś ogromnego i jakby każda zmiana jeszcze bardziej powiększa nam tutaj ilość plików, ilość nodów w tym gicie. I z tego samego powodu bardzo nam się zaciemniają diffy, czyli jeśli mamy listę zmian gdzieś tam w Bitbuckecie, w GitHubie, to czasem nie jest ona nawet w stanie się nam pokazać, bo jest tego tak dużo. Jeśli musimy na przykład zaktualizować jakiś moduł, dopisać jakąś linijkę kodu gdzieś tam indziej, to ta linijka może nigdy nie zostać zauważona tak naprawdę, jeśli komuś się nie będzie chciało dokładnie sprawdzać. I my też duplikujemy w ten sposób historię contribów, czyli coś, co już ktoś zrobił, próbujemy odtworzyć u siebie, co jest troszkę bezcelowe i można to sobie porównać gdzie indziej. Jest jeszcze jeden taki śmieszny edge case, gdzie kompozer lubi sobie czasem ściągnąć coś do katalogu vendors jako repozytorium, czyli przez git clone, a nie z zipów czy tam z jako takie dystrybucje powiedzmy z packagist.orga. I wtedy taki początkujący użytkownik przy próbie zakomitowania tego kodu dostaje informację, że to są submoduły, czy on chce sobie to zakomitować jako submoduły i ludzie nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić i wychodzi z tego trochę bałagan zazwyczaj w projektach. No i przejdę do dwójki, bo troszkę tego jest. Drugi taki duży błąd to jest wrzucanie katalogu vendors do webroota. Mówiąc w ogóle o webroocie, tutaj mam na myśli ten katalog, w którym umieszczamy plik index.php. I ten katalog wedle większości specyfikacji PHP powinien być katalogiem, gdzie mamy wyłącznie te pliki, które są entry pointami do naszej aplikacji, czyli plik index.php, ewentualnie parę innych. Absolutnie nie powinno być tam innego kodu, natomiast praktyka pokazuje nam troszkę inaczej i wydajemy kupę kasy na bezpieczeństwo, a sami sobie nie potrafimy za bardzo poradzić z tym problemem. I takie wrzucanie vendorów jest bardzo popularne w wielu projektach, w tym w Drupalu 8, w starszej wersji Drupala, tak to było na początku, tak się tego używało. Nadal po trochu dostęp do tego katalogu jest. Ze względów bezpieczeństwa tego robić raczej nie powinniśmy. Bardzo często się spotyka, że na przykład na shardcostingach nie mamy możliwości umieścić kodu poziom wyżej od naszego index.php, no bo po prostu są tam ograniczenia, które nie są do przeskoczenia. Niektórzy korzystają sobie z obrazków, które są w vendorach, z przeglądarki, co jest też niezbyt fajną praktyką. No i czasem po prostu jest taki bagaż tych wszystkich technologicznych długów w projekcie, że inaczej się tego zrobić nie da. No i czemu właściwie się nie powinno? Obniżamy znacznie bezpieczeństwo. No, wyobraźcie sobie na przykład, że ktoś w przeglądarce, ktoś, kto chce zaatakować naszą stronę, widzi, że my wyciągamy obrazki z katalogu vendor. I od razu wie, że ten katalog vendor tam jest, od razu wie, jaki bibliotek używamy. I jeśli znajdzie się tam jakiś plik PHP, który jakimś cudem można odpalić, no to możemy mieć problem. I taki śmieszny, nieśmieszny przypadek mieliśmy w Drupalu jeszcze przed czasami kompozera, ale błatka biblioteka, nie wiem czy kojarzycie, PL upload do wgrywania wielu plików w jedno pole, żeby można było sobie JSON załadować, wgrać, żeby nie robić tego pojedynczo w przeglądarce. No i ta biblioteka się kopiowała do katalogu Drupala, ona była dostępna z zewnątrz, jako JS. No i ktoś w pewnej chwili wpadł na pomysł, żeby do tej biblioteki wrzucić pliki PHP z przykładami. I te przykłady nie miały zabezpieczeń i wgrywały po prostu na serwer coś tam byle jako i można było sobie wgrać jakiegoś, nie wiem, PHP czy coś do katalogu, który był katalogiem wykonywalnym, no i już zaczynał się kłopot, że mieliśmy praktycznie skakowaną stronę, więc warto tutaj bardzo uważać, jeśli już trzeba, to ten katalog vendors zabezpieczać przed odpaleniem kodu z zewnątrz. Nie każdy o tym wie, nie każdy umieszcza takie reguły na swoim serwerze. No i trzeba pamiętać, że te biblioteki nasze kompozerowe nie udostępniają domyślnie żadnych obrazków, asetów, JS-ów, CSS-ów. I jeśli bardzo chcemy to tak używać, to musimy to sobie stamtąd skopiować, tak samo jak w Node.js-ie. Trójeczka. Naszym trzecim problemem jest nie wrzucanie pliku composer log do Gita. I to jest też zgodnie z oficjalną dokumentacją robienie tego źle, jak na załączonym obrazku. Czemu tak się robi? Niektórzy nie lubią konfliktów, bo plik composer log generuje konflikty. Jeśli pracujemy nad nim w parę osób, no to potrafi być bardzo upierdliwy. No jest to troszkę racji, ale z drugiej strony wyrzucanie tego pliku nie jest żadną opcją.
Niektórzy mają po prostu na sztywno zapisane wersje w kompozerze JSON i uważają, że ten login jest do niczego niepotrzebny. A są też tacy, którzy mają swoje zasady, że oni nie dodają generowanych plików do Gita. Jak sobie wejdziecie na Stack Overflow, to jest często odpowiedź, że tego się nie powinno robić, że jeśli coś można wygenerować na podstawie tego, co mamy w Composer JSON, to nie powinno się znaleźć w repozytorium. I czemu to jest zła praktyka? Bo dostaniemy prawdopodobnie różne wersje paczek na różnych środowiskach, jeśli w różnym czasie wywołamy Composer install. I trzeba mieć też pełną świadomość, że jeśli nie mamy tego pliku log w repozytorium, to za każdym razem odpalając ten Composer install, odpalamy tak naprawdę Composer update. I Composer update jest komendą bardzo zasobochłonną, kilkukrotnie więcej niż Composer install i nasz serwer po prostu potrafi, może sobie z tym nie poradzić. I z tą trójką jest związana czwórka, czyli merżowanie pliku Composer log. Bo jeśli już wrzucimy ten plik do tego repozytorium i niby jest OK, to niektórzy wpadają na pomysł, żeby właśnie kiedy nastąpią konflikty, ten plik merge'ować. I efekt jest mniej więcej taki jak przy merge'owaniu CSS-ów i innych takich generowanych plików. Prawdopodobnie coś się stanie. Czemu ludzie to robią? No bo klient Gita sam to sugeruje, mówi wam, że to jest mała zmiana, tam nic się nie stanie, nic, nie będzie żadnych komplikacji. Natomiast w rzeczywistości no to różnie to bywa. Po pierwsze, to się psuje nam suma kontrolna tego pliku, ona jest zapisywana po każdej zmianie w kompozerze i w pakietach, więc jeśli coś tam nagrzebiecie, no to prawdopodobnie dostaniecie błąd przy instalacji kompozera albo jakiś warning, bardzo różnie to bywa. No, największa wada takiego podejścia jest taka, że efekt może być bardzo nieprzewidywalny i tak do końca nie wiadomo, co się wam zainstaluje w efekcie. I najlepiej by było, gdyby po każdym merge'u po prostu wygenerować ponownie Composer log, tak jak się robi z CSS-ami i z całą resztą takich plików generowanych. Nie jest to łatwe, no bo trzeba zazwyczaj wyznaczyć do tego jakąś osobę, trzeba nad tym pomyśleć, trzeba zebrać, jakie zmiany były robione w naszych modułach kompozerowych, bibliotekach. Zazwyczaj to się robi tak, że po prostu ponownie się aktualnia, ponownie się generuje plik log, no i wtedy mamy tak naprawdę pewność, że uzyskujemy wynik taki połączony z kilku osób. Dobra, i teraz już odczepiam się od tych plików i vendorów. Chciałbym przejść do tego, co często się pojawia właśnie na Stack Overflow i na Quorze. I to jakby do dzisiaj, jak sobie poczytacie, połowa porad na temat Composera właśnie jest o tym przełączniku Ignore Platform Requirements. I jeśli zapytacie, dlaczego wam coś nie działa, prawdopodobnie tam wam ktoś odpowie, żeby użyć tego przełącznika i wszystko będzie OK, nie? To jest tak jak z check engine w samochodzie, że jest OK, jak spali się lampka, to się już nic nie będzie działo. Generalnie przełącznik ten odpowiada za wymagania platformy, czyli każda biblioteka, no nie każda, ale większość ma zdefiniowane pod jaką wersją PHP, jakimi rozszerzeniami może działać. No i Composer sprawdza te zależności, sprawdza jaką my mamy wersję PHP, jakie mamy rozszerzenia, no i zgodnie z tym instaluje nam paczki. My też sobie możemy w naszym projekcie na przykład zadeklarować, że używamy PHP 7, no i wtedy jeśli się zdarzy, że mamy w systemie inną wersję, no to instalacja zostanie przerwana. Jest to bardzo pomocne przy tym, jak coś nam się przypadkiem gdzieś zmieni i nie zauważymy. Czemu tak się właściwie robi? No bo część hostingów jest dosyć ograniczona, my też czasem coś źle skonfigurujemy. No i następuje to, że mamy różnicę pomiędzy naszym środowiskiem w konsoli PHP-owym, a tym, który mamy w przeglądarce. I to na przykład na takich hostingach dzielonych jest dosyć nagminne i ten przełącznik niestety się czasami przydaje. Natomiast przy już takich zastosowaniach bardziej profesjonalnych powinniśmy wyrównać te środowiska, żeby były takie same, bo jest to bardzo złą praktyką, takie ignorowanie tych wymagań platformy. Po pierwsze, znowu powoduje nieprzewidywalne skutki, czyli te skutki się kumulują, jeśli robimy więcej z tych 15 rzeczy, które tu mam wymienione. I mogą się wam w ogóle ściągnąć niewłaściwe zależności. My na przykład mamy w Droptice dystrybucję Dropler, dystrybucję Drupala. I był taki czas, że gdybyście sobie zadeklarowali tam PHP 7, ściągnęłaby się zupełnie inna wersja, bo tak naprawdę Drupal 8 był zależny od
PHP 7.4, Drupal 9 jest od PHP 8 i to, jakie sobie PHP ustawiliście, czy jakie zignorowaliście, wpływało wam po prostu totalnie na wersję systemu, który się ściągał, więc ten przełącznik nie jest taki niewinny i może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. I tak jak już powiedziałem, bardzo dobrą praktyką jest deklarowanie tego, jakich wersji używamy, nie używanie tego przełącznika, jeśli można. Jeśli na przykład używamy sobie JSON-a albo jakichś innych rozszerzeń z PHP, no to zadeklarowanie ich też w kompozerze, żeby mieć pewność, że nic tam się nam z tego serwera nie ucieknie. Szóstka jest taka troszkę niszowa, można powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy coś takiego jak Wikimedia Merge, bo to się spotyka na, powiedzmy, niektórych projektach. Jest to taki wynalazek, który został zastosowany w Wikipedii, czyli w oprogramowaniu MediaWiki. Oni nie do końca tam mogli wprowadzić kompozera do tego MediaWiki. Tam było troszkę ograniczeń związanych z pluginami i z rozszerzeniami. No i wymyślili sobie, że zrobią plugin do kompozera i troszkę zmodyfikują, jak kompozer się zachowuje. I ten Wikimedia Merge grzebie sobie po całym projekcie, albo przynajmniej po zdefiniowanych katalogach, szuka plików composer.json, no i tworzy jeden wielki plik composer.json, taki połączony z całej reszty i dopiero ten plik jest używany do instalacji. To było używane na przykład w wczesnym też Drupalu 8. Kiedyś to był dosyć popularny plugin, teraz już troszkę przestano się nim interesować, całe szczęście. No i dlaczego jakby się jego w ogóle używa? No, bardzo kusi łatwością użycia. Jest bardzo dużo projektów, ma tak, że macie w repozytorium jakiegoś tam głównego kompozera i pluginy swoje własne, których nie chcecie ściągać osobno z GitHuba, chcecie ich używać po prostu w jednym projekcie. No i wtedy można sobie zdefiniować własne pliki composer.json. One się połączą, wszystko super działa, architektura jest w miarę czysta. No i pozornie jest rozwiązane bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o strukturę naszego projektu. Natomiast okazuje się koniec końców, że po pierwsze wydajność takiego rozwiązania jest tragiczna. Jedna paczka może się ściągać kilka razy, bo na przykład jeden moduł może wymagać jakiegoś patcha, drugi może wymagać zupełnie innego, trzeci wcale, paczka się ściąga trzy razy. Jakby bardzo dziwnie to działa. I struktura projektu na tyle traci przejrzystość, że jeśli na przykład przypadkiem w jakimś zapowiedziałym katalogu umieścicie jakiegoś kompozer JSON-a, który ma jakąś dziwną zależność, zapomnicie o nim, usuniecie potem ten katalog, to w ogóle nie będziecie wiedzieć, co się w projekcie dzieje, bo nie ma dobrej metody na debugowanie tego. Także w zasadzie najlepszą metodą tutaj jest unikanie. Siódemka dotyczy plików scaffold. Kojarzycie pliki scaffold? To są te pliki, które siedzą w projekcie, czyli htaccess, takie pliki, które nie są w większości tworzone przez nas, ale ściągane towarzyszą naszemu projektowi. Wszystkie htaccessy, indeksy, settingsy, w Drupalu są też na przykład readme. Te pliki czasem nam się zdarza ignorować i albo nadpisywać, albo ich nie aktualizować. Na przykład Drupal ma bardzo fajną paczkę do tych plików scaffold. Ona sprawdza, czy coś tam się zmieniło. Jeśli jest jakiś problem z bezpieczeństwem, to dociąga nowe. Był taki swojego czasu Drupalgeddon, się to ładnie nazywa, że pliki htaccess były błędne, no i trzeba było ludziom wymusić jakby aktualizację do nowej wersji. Jeśli sobie ten plik ignorujecie, to taka aktualizacja tak naprawdę nigdy nie nastąpi. No i te pliki scaffold, one są bardzo różnie realizowane. Ciężko jest opowiadać o tym na takim forum PHP-owym, no bo każdy projekt ma to troszkę inaczej robione. Natomiast bardzo często te pliki są nadpisywane, ich update jest ignorowany, zamiast patchowania gdzieś tam się je zmienia, później nie wiadomo, co się tam właściwie dzieje. Ludzie też ignorują komunikaty o błędach update'u, o dostępnych nowych wersjach. No i koniec końców może się okazać, że ominie nas jakaś aktualizacja bezpieczeństwa, jakiś htaccess, czegoś nie zauważymy. Także największą, najlepszą praktyką tutaj jest przeczytanie instrukcji od naszego oprogramowania, zobaczenie, czy mamy jakąś bibliotekę, która się zajmuje scaffoldami i zastosowanie się po prostu do tego, co zaleca wydawca takiej biblioteki. W Drupalu jest to właśnie Core Composer Scaffold, który ma bardzo dużo możliwości, umożliwia patchowanie wszystkich tych plików, umożliwia dopisywanie coś do nich.
Jest to bardzo, bardzo wydajny sposób na to, żeby nie zostać w tyle z bezpieczeństwem aplikacji. Kto z was kojarzy Asset Packagist? To jest taki śmieszny wynalazek do kompozera, który służy do tego, żeby można było nim ściągać paczki z NPM-a. Czyli możecie sobie do kompozera zaciągnąć paczki z Node.js-a. I to się czasem nawet przydaje, bo na przykład też w Drupalu, podaję przykłady z Drupala, bo zajmujemy się głównie Drupalem, czasem trzeba dociągnąć jakąś lipkę, która nie może się znaleźć w katalogu Node Modules, no to dociąga się ją po prostu kompozerem, bo jest potrzebna Drupalowi, na przykład jak Colorbox, do działania i średnio jest ją tam kompilować przez gulpy czy webpacki. Asset Packagist się zrobił bardzo znany w lutym, na początku wojny, kiedy się okazało, że jego infrastruktura leży głównie na Ukrainie i instalacja paczek zaczęła trochę padać. W tej chwili to się trochę ustabilizowało. Generalnie nie powiedziałbym, że nie zalecam używania Asset Packagista, bo bywa bardzo pomocny i w zasadzie nie ma jakichś tam wielkich przeciwwskazań przeciwko niemu, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, żeby po prostu używać właściwych narzędzi do właściwych rzeczy i do obsługi frontendu, jeśli się da, używać narzędzi frontendowych, natomiast tego Asset Packagista po prostu w jakichś szczególnych sytuacjach być może stosować. Ciężko mi nawet teraz powiedzieć jakichś takich konkretnych przypadków, kiedy ten Asset Packagist ma sens, ale to właśnie też głównie Drupal prawdopodobnie wymusza takie tutaj praktyki, żeby w katalogu poza Node Modules umieszczać sobie różne paczki frontendowe. Też to się wiąże z tym, że dużo projektów po prostu nie może w swoich repozytoriach umieszczać paczek z inną licencją i wymusza kopiowanie ich do projektu. Dziewiątka. Dziewiątka dotyczy sztywnego wersjonowania. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego, ale bardzo dużo ludzi robi pliki composer.json tak, że zabija wersję na sztywno. W sensie nie używa żadnych tam dashy, tilt. Po prostu, jeśli wymaga jakiejś biblioteki, no to konkretnie tej wersji, żadnej innej. No i czemu tak właściwie robią? To najczęściej argument jest, lubię mieć wszystko pod kontrolą. Czyli po prostu totalna kontrola nad wersjami, nic się nie może zaktualizować. Jeśli ktoś chce coś zaktualizować, to zmienia tego JSON-a. Drugim powodem jest nieumieszczanie pliku log w repo. Czyli tak naprawdę, jeśli nie umieścimy pliku log w repo, a zabijemy sobie wersję na sztywno, no to jest szansa, że dostaniemy jakiś tam sensowny wynik przy instalacji tych paczek. Natomiast po pierwsze, takie używanie kompozera wymaga strasznie dużo pracy tak naprawdę, bo jeśli byście chcieli zaktualizować jakąś paczkę do najnowszej wersji, a ona niechcący zależy od jakiejś innej paczki w tym kompozerze, to będziecie metodą prób i błędów po prostu próbować ominąć błędy kompozera, które mówią, że jest wymagany update paczki X do update'u paczki Y. Z doświadczenia to jakby utrudniamy pracę samemu kompozerowi, który próbuje za nas dokonać tej kalkulacji zależności i to właśnie jest jego zadaniem. Drugi problem jest taki, że to, że sobie zabijemy wersję na sztywno, wcale nie oznacza, że zależności tych wersji będą zabite na sztywno. Czyli na przykład Drupal Core Recommended zależy od 1000 bibliotek z Symfony i one nie są ustalone na sztywno, one są po prostu ustalone, że minimalna wersja taka i taka. Jeżeli się zdarzy, że pomiędzy deployem na dwa środowiska wydana zostanie jakaś biblioteka zależna, no to będziemy mieli inne wersje na obu. Nie jest to zbyt pożądane. I kiedy jest to OK? No właśnie, jest jeden edge case. Kiedy wiemy, że tylko ta wersja działa i żadna inna nie będzie. Czasem się zdarza. No i przejdę do dziesiątki. Teraz będzie tak troszkę więcej o tych wersjach kompozerza. Bardzo dużo z nas myli ten zapis wersji, czyli semver. To dotyczy właściwie nie tylko kompozera, ale też innych menedżerów pakietów. Jeżeli byśmy chcieli na przykład zainstalować wersję 2.0, to jest na to kilka metod, oprócz zabijania jej na sztywno. Możemy sobie użyć gwiazdki, możemy użyć znaków większości, możemy użyć dasha, możemy użyć tyldy. Natomiast każde z tych użyć będzie miało inny efekt. No ile ta gwiazdka jest dosyć jasna, no bo wiadomo, że zastępuje jedną liczbę, o tyle już na przykład używanie znaków większości jest bardzo niebezpieczne. No bo jeśli nam na przykład wskoczy wersja
3-0, no to może już nasz projekt tego nie przeżyć i będzie potrzebna jakaś migracja. Używanie Dasha jest w sumie najbardziej chyba tutaj, przynajmniej moim zdaniem, rekomendowane, dlatego że pozwala na wszystkie wersje oprócz tej wersji major, czyli tej pierwszej. Jeśli chodzi o tyldę, też jest bardzo często stosowana i to też nie jest jakiś błąd ani problem, tylko trzeba wiedzieć po prostu, co się robi, i w przypadku zapisu, gdzie jest dużo cyfr po wersji, może się okazać, że będziemy się obracać w kręgu jakiejś bardzo starej wersji danej paczki. Czyli generalnie ja bym rekomendował używanie Dasha i nie używanie innych znaczników w obrębie jednego JSON-a, bo bardzo ciężko zauważyć, jeśli ktoś coś tam zmieni. No i z tym się też wiąże punkt 11. Często się zdarza, że używamy branchy zamiast wersji. I ogólnie w kompozerze, jeśli chcemy sobie wrzucić jakiś branch zamiast konkretnej wersji, po prostu używamy czegoś takiego jak dev myślnik nazwa brancha. Taki zapis jest przydatny gdzieś tam przy dewelopowaniu, jeśli chcemy wciągnąć sobie wersję po prostu biblioteki, którą w danej chwili robimy. Natomiast na produkcji może to nie być dobrym pomysłem. Czasem się tak robi, kiedy nie ma na przykład release'u na GitHubie, no bo niektórzy jakby twórcy bibliotek czasem o tym zapominają, no i są tylko brancze i nie mam innego wyjścia. A czasem my sobie zrobimy jakiś branch, chcemy go wykorzystać w kompozerze, no i tak już tam nam zostaje. Czemu jest to złą praktyką? No bo możemy sobie zainstalować też wersję, która nam złamie kompatybilność. Na przykład na masterze może być wersja 1.0, 2.0, 3.0. My sobie zainstalujemy jakąś paczkę, no i nasz projekt nagle przestaje działać. Nie wiemy dlaczego. I tutaj pokażę to na takim małym obrazku. Jeśli w jakimś tam czasie zrobimy sobie Composer install wersji 1.0, minie troszkę więcej czasu, na tym branchu master pojawi się już wersja 1.1, później się pojawi wersja 2.0. My sobie na końcu tej linii czasu zrobimy Composer Update. No i nawet o tym nie wiemy, że nasza wersja 1.0 zamieniła się w 2, czyli wersję, która być może nam uszkodzi nasz projekt. Jest jeszcze taka jedna ciekawostka związana z tymi branchami w Composerze. Mianowicie, jeśli wykonacie Composer install w takim przypadku, to paczka się wam sklonuje zamiast ściągnąć. W większości przypadków, bo nowsze Composery są trochę mądrzejsze, ale tutaj dostaniecie git klon. Jeśli macie bardzo dużo bibliotek, to będzie to trwało bardzo długo po prostu. Znacznie szybsze jest korzystanie z dystrybucji tutaj kompozorowych paczek. No tak, i stanie się wybuch. 12. 12 jest brak optymalizacji pod produkcję. Tutaj dosyć chyba rzadko się zdarza, że ktoś to bierze pod uwagę. Trzeba mianowicie pamiętać, że Composer nie jest tylko menadżerem pakietów. On też odpowiada za wasz autoload. Czyli tak naprawdę ten autoload w przypadku dużego projektu, on jest naprawdę duży, generuje duże pliki i generuje dużo obliczeń, więc warto optymalizować go podczas deployu na produkcję. Composer umożliwia coś takiego jak wygenerowanie takiej sztywnej tablicy z klasami, no po prostu klasa plik. To się dzieje, kiedy użyjecie przełącznika O przy instalowaniu albo przy komendzie dump autoload. Wtedy dostajecie taki wielki plik z tą class mapą. On jest wrzucany w razie potrzeby do opcache'u, czyli działa bardzo szybko. Oczywiście trzeba pamiętać, że jeśli mamy środowisko deweloperskie, no to taka optymalizacja przy pierwszej, lepszej zmianie w nazwie pliku czy w czymkolwiek nam wszystko wywali, więc w ogóle nie jest dobrym pomysłem używanie tego gdzieś tam lokalnie. Natomiast przy produkcji to nie powoduje żadnych skutków ubocznych i możecie tego używać bez jakiegoś tam zastanowienia. No lecę dalej. 13 też się wiąże z produkcją. Jest to nieużywanie require dev. I require dev jest sekcją, która instaluje wam pakiety teoretycznie tylko w środowisku lokalnym czy testowym, nie instaluje ich na produkcji. I dla mnie takim porównaniem dobrym jest właśnie zostawienie wiertła w zębie przez dentystę, jakby kończy swoją robotę, że my zostawiamy na przykład zostawiamy po prostu w naszym projekcie narzędzia, do których nie powinno być dostępu i które nie powinny się tam znaleźć.
Nie jest to takie oczywiste i takie proste, takie wyrzucenie bibliotek, no bo tak naprawdę mamy inne biblioteki na prodzie, inne na innych wersjach, musimy troszkę więcej wysiłku włożyć w testowanie, no bo coś nam może tam się zepsuć. Natomiast na pewno dużą zaletą jest zwiększenie bezpieczeństwa produkcji. Tak samo, no też mogę podać przykład Drupala, gdzie jest dużo modułów takich, które pozwalają na przykład na odpalenie kodu PHP skądkolwiek i wrzucanie ich na produkcję jest proszeniem się o kłopoty, bo jeśli ktoś dostanie do tego dostęp, no to jak sami wiecie, może tak naprawdę wszystko. 14. jest używanie starej wersji Composera. I to właśnie jest częste tłumaczenie, że używam wersji 1.0, to jest zarąbista wersja ogólnie, jeszcze najlepiej alfa jakaś, bo ona najlepiej działała i jak się aktualnie to wszystko wybuchnie. Okazuje się, że jak się spojrzy w listę zmian na Composerze, to Composer też ma poprawki bezpieczeństwa. Bardzo dużo ich tak naprawdę tam jest. I jak się zacznie czytać opisy, to te poprawki są naprawdę dosyć traumatyczne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeśli używacie Composera, jeśli jakikolwiek adres paczki ulegnie zmianie, albo jeśli znajdzie się tam jedna linijka kodu, który tam się nie powinna znaleźć, to cały wasz projekt jest hakowany, więc tak naprawdę trzeba wkładać dużą dbałość o to, żeby Composer jednak był aktualny. Najczęstsze właśnie poprawki to jest hakowanie adresów tych paczek, czyli gdzieś następuje podmiana po drodze adresu na adres podstawiony. No i niestety nasze zależności stają się już niebezpieczne. Bardzo dużo poprawek też zwiąże się z pluginami. Jeśli zauważyliście w ostatnich wersjach, pojawiło się coś takiego jak Allow Plugins i bardzo słusznie, że się pojawiło, dlatego że pluginy w Composerze dotąd nie potrafiły, tylko jakby odpalały kod, niezależnie od tego, czy były... Wystarczyło, że znajdą się po prostu w pliku composer.json i sama instalacja Composera odpalała cokolwiek one tam robiły, więc jeśli jakaś paczka wciągnęłaby plugin, który byłby niebezpieczny, a my na to za bardzo nie mamy czasem wpływu, wtedy ten kod by został odpalony, nasz projekt byłby jakby w niebezpieczeństwie. Pojawiła się taka sekcja Allow Plugins, która pozwala na to, żebyśmy sobie określili, które właściwie pluginy chcemy odpalić. W najnowszym Composerze jest już ona wymuszona, więc musimy na te pluginy zezwolić. W najnowszej wersji pojawił się także Security Audit, bardzo fajna rzecz. Pojawia się wam, które paczki mają wersję bezpieczeństwa, żeby oddzielić te, które po prostu są aktualizowane i być może nie jest aż tak pilne ich ruszanie. Kolejnym argumentem za tym aktualizacją Composera jest wydajność, bo nowe Composery działają szybciej, a co ciekawe, stare Composery są celowo zwalniane, może nie celowo, ale okazuje się, że one zjadają dużo zasobów z package.org-a i nie warto tego aż tak bardzo trzymać, więc jeśli używacie jeszcze Composera jedynki, to zauważycie, że w najbliższych miesiącach to bardzo spowolni. Ostatnia rzecz to nowsze wersje wprowadzają lepszą integrację z Bitbucketem i z GitHubem i jeżeli na przykład ściągacie bardzo dużo z GitHuba, to czasem GitHub was pyta o token. W starej wersji Composera ten token już nie zadziała, bo zmienił się jego format na GitHubie. Trzeba mieć najnowszą. To jest gdzieś tak od maja, od czerwca tego roku. Warto dbać cały czas o to, żeby nasz Composer był aktualny, żeby uniknąć jakichś takich dziwnych problemów, nad którymi będziemy tracić czas. No i doszedłem do punktu 15. Punkt 15 to jest deklarowanie przechodnich zależności. Przechodnie zależności to są takie zależności, z których my bezpośrednio nie korzystamy, z których korzystają inne paczki, które zdefiniowaliśmy w Composerze, ale my z jakiegoś powodu je wrzucamy, bo uważamy to za słuszne, żeby Composer był pełniejszy. Tak dużo projektów działa na tej zasadzie, stary Drupal też tak działał, były zdefiniowane paczki, które nikt nie wiedział właściwie co robią, zamiast deklarować je jako zależności właściwego Drupala. Podobnie takie duże projekty oparte na Symfony też mają taką tendencję, żeby wrzucać do Composera jakieś totalnie odjechane paczki, których przeznaczenia nikt nie zna. No i koniec końców okazuje się, że po jakimś czasie próbując zaktualizować projekt, te paczki coś blokują na przykład, zamiast coś ułatwiać. I w większości ja na przykład zalecam, żeby wyrzucać to, co nie wiemy, co robi tak naprawdę z naszego Composera. Czyli jeśli namierzymy jakąś paczkę, która robi nie wiadomo co, to tak naprawdę najlepszą opcją jest sprawdzenie, co to właściwie jest i pozbycie się jej i zaufanie po prostu, że Composer tę zależność ogarnie za nas.
Tak, no to generalnie jest rysunek takiej przechodniej zależności, czyli to jest zależność od zależności. Trzeba wiedzieć, że kompozer wie w zasadzie lepiej, od czego biblioteki zależą. Kompozer umie zależności obliczać i nie powinniśmy tutaj takich praktyk stosować. No i dojechałem do końca w zasadzie dosyć szybko. Czy macie jakieś pytania odnośnie tego, co powiedziałem? Jest tu też link do Joint INA, jeśli chcielibyście skomentować prezentację.